Cześć i czałym Kluski z Rosołem, mówi Paulina Lipiec, a to jest podcast Polski Daily. W tym odcinku będę mówić o nowoczesnych miastach, o miastach w Polsce, o miastach, w których mieszkałam i o futurystycznych miastach troszeczkę. Ponieważ to jest dosyć trudny temat. Jest w tym podcaście bardzo dużo interesujących fraz, których warto się nauczyć. Na pewno musicie rozumieć takie frazy jak komunikacja publiczna, czyli public transport, przepływ powietrza, czyli airflow, wielkomiejski zgiełk to znaczy the noise of big cities. Opieka zdrowotna, healthcare, oczyszczanie ścieków, wastewater treatment i dbanie o środowisko czyli taking care of the environment. Na końcu tego odcinka analizuję też kolokwializmy i idiomy, których w nim użyłam. Więc posłuchajcie do końca. Chcę Wam też powiedzieć, to jest jeszcze trochę sekret, sekretny projekt, ale już wkrótce członkowie Polski Daily będą mogli się ze mną spotykać na konwersacjach o globalnych problemach. Będę Wam wysyłać artykuły na tematy, które naprawdę wywołują dyskusje, jak rasizm, bieda, głód, wojny, konflikty. LGBT, różne tematy, no i na Zoomie sobie o nich podyskutujemy. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam serdecznie na www.polskydeli.eu. Tam również będzie transkrypcja tego odcinka. No dobra, zaczynamy. Często w podręcznikach do języka polskiego y, znajdziecie pytanie. Czy lepiej jest mieszkać w mieście, czy na wsi? To jest takie typowe pytanie na B1, często pojawia się na egzaminie, jak byście odpowiedzieli na to pytanie. Ja im jestem starsza, tym coraz bardziej chcę uciec z miasta i zamieszkać gdzieś, blisko lasu, w leśniczówce lub w małym domku z ogrodem i koniecznie z krzakami malin. Chciałabym mieć też kury i może nawet kozę. Wiem, że o tym samym marzy wielu ludzi zmęczonych wielkomiejskim zgiełkiem. Szukają oni takiego złotego środka i decydują się często na przeprowadzkę do mniejszego miasteczka tuż pod dużym miastem żeby jakoś dojeżdżać do pracy. Jednak zdecydowana większość ludzi na świecie przeprowadza się do miast, bo tylko w miastach mogą znaleźć pracę, lepszą opiekę zdrowotną, lepsze szkoły itd. W Europie około 60% ludzi mieszka w miastach i miasteczkach, we wszystkich miastach różnej wielkości. Ale w Polsce tylko pięć miast ma więcej niż 500 tysięcy mieszkańców. Największe polskie miasta to Warszawa, Kraków, Łódź, Łódź. Serio. Kto do jasnej anielki mieszka w Łódź? Dalej jest Wrocław i na piątym miejscu Poznań. Czy to jednak znaczy, że w w tych miastach mieszka się ludziom najlepiej? Po pierwsze, co świadczy o tym, że gdzieś mieszka się dobrze, a gdzieś źle? Być może czytaliście kiedyś raporty o największych, um, o najlepszych miastach do życia na świecie. Zwykle zwyciężają w nim Wiedeń w Austrii, Zurych w Szwajcarii i Auckland w Nowej Zelandii. Naprawdę wspaniałe rzeczy o Wiedniu opowiadała mi kiedyś właścicielka mieszkania, w którym mieszkałam w Krakowie, wiekowa pani Krystyna. Już chyba kiedyś wam o Krystynie opowiadałam, która mieszkała w stolicy Austrii od wielu, wielu lat. Opowiadała mi o przytulnych kawiarniach, w których emeryci poznają nowych znajomych i piją tanie wino, oraz o koncertach muzyki klasycznej, dostępnych dla ludzi z, bez względu na budżet. Zupełnie co innego o Wiedniu mówi mój student Elsan, który mieszka tam za swoją dziewczyną. Rozmawialiśmy ostatnio właśnie o miastach i stwierdził, że nie jest pewny, czy chciałby tam zostać na dłużej. Z jednej strony miasto ma bogatą ofertę kulturalną ale z drugiej, on czuje, że to miasto dla rodzin z dziećmi oraz starszych ludzi, a niekoniecznie dla młodych par. No właśnie. Każdy ma inne kryteria, nie? Dla jednych jedynym kryterium będzie znalezienie dobrze płatnej pracy. Dla innych będą to dobre szkoły, bogata oferta kulturalna, świetna opieka zdrowotna, lub po prostu bezpieczeństwo. Dziś rano zapytałam mojego męża, co byłoby dla niego najważniejsze, e, najważniejszym kryterium, gdyby mógł wybrać z wszystkich miast świata bez względu na budżet. Odpowiedział, że to, żeby w mieście dało się spacerować. Może to wyda Wam się dziwne? Nie powinno. Mój mąż jest Egipcjaninem, a w Egipcie poza kurortami po prostu nie ma chodników. Nie ma gdzie spacerować. Do moich kryteriów należy przede wszystkim dbanie o środowisko. To znaczy, że w mieście musi funkcjonować dobry system odbioru odpadów odpady to inaczej śmieci, oczyszczalnia ścieków. Ścieki to brudna woda, a woda w kranie powinna nadawać się do picia. I tu mam dla was małą ciekawostkę. W większości polskich miast woda w kranie nadaje się do picia, ale nadal niewiele osób to robi. Boją się, że nawet jeżeli oczyszczalnie ścieków oczyszczą yy, dobrze wodę, to rury, którymi woda płynie do ich kranów, już niekoniecznie są takie czyste. Na szczęście też coraz więcej restauracji w Polsce oferuje wodę za darmo, co jeszcze kilka lat temu w ogóle było nie do pomyślenia. Dostęp do natury też jest dla mnie ważny, bo uwielbiam spędzać czas na łonie natury nad jeziorem, nad rzeką lub w parku. No, i ścieżki rowerowe. Dlaczego? Bo jestem najbardziej kreatywna na rowerze i pod prysznicem. E, mniej istotna dla mnie jest edukacja, bo na razie nie planuję edukować ani siebie, ani swojego męża. Koniec. Mam już dość studiowania. Komunikacja publiczna też nie odgrywa dla mnie większej roli. Bo autobusem czy tramwajem jeżdżę tak naprawdę raz na ruski rok. To znaczy prawie nigdy. Być może już wiecie, że ja mieszkałam w kilku miastach na świecie i w sumie mogę szczerze Wam powiedzieć, co o nich myślę, co jest w nich fajnego i czego tam nie znoszę. Zacznę od Kairu. Jeśli Kiedykolwiek ze mną rozmawiałeś lub rozmawiałaś, to pewnie wiesz, że nikt nie potrafi tak wspaniale narzekać na Kair jak ja. To mega miasto, w którym mieszka ponad 20 milionów mieszkańców i jest idealnym przykładem tego, jak nie powinno wyglądać przyjazne miasto. W Kairze praktycznie nie ma komunikacji publicznej oprócz trzech linii niesamowicie zatłoczonego metra. Wielu ludzi polega na prywatnych minibusach, których totalnie szaleni kierowcy zatrzymują się gdzie chcą i kiedy chcą. Nikt nie przestrzega zasad ruchu drogowego. Przejścia dla pieszych, nie istnieją i na drogach, niestety, ginie wiele osób. Ok, mogłabym opowiadać o minusach Kairu przez wiele godzin, ale nie o to dzisiaj chodzi. Drugim miastem, w którym na pewno żyło mi się lepiej, była Barcelona. Kocham Barcelonę. W Barcelonie jest mnóstwo fantastycznych miejsc, do których można wyjść z przyjaciółmi. Mam place, na których możesz w weekend usiąść z winem i paczką znajomych i miło spędzić wieczór. Ma też dużo wydarzeń kulturalnych i festiwali, ale jak wszystkie miasta, ma też minusy. Barcelona to dość głośne miasto. Jest w nim kupa ludzi, tona turystów. No, może nie teraz. I ci turyści w nocy śpiewają i urządzają imprezy w licznych mieszkaniach Airbnb. Mieszkania są też nieproporcjonalnie drogie, nieproporcjonalnie do zarobków. No i niestety brakuje tam zieleni. Kiedy w zeszłym roku moja mama przyjechała mnie odwiedzić do Barcelony, od razu zapytała, dlaczego tutaj tak śmierdzi. Ano śmierdzi, bo barcelonczycy uwielbiają psy, a ich psy mogą robić siku i kupę praktycznie tylko na betonie. Potem nad ranem przyjeżdżają ekipy sprzątające i takimi myjkami ciśnieniowymi, czyli, takim bardzo ś... czyli taką wodą pod ciśnieniem, myją te zasikane ulice. To trochę pomaga. Myślę, że gdybym miała szansę tam zostać, to przymknęłabym oko na te różne niedogodności. Teraz mieszkam w Lipsku w Niemczech. Jeżeli nie wiecie, gdzie jest Lipsk, to jest w sumie dosyć blisko Polski, może jakieś dwie godziny od Katowic. To jest miasto, w którym mieszka około pół miliona mieszkańców. Jest miastem studenckim, ale jednocześnie jest bardzo spokojne i przepięknie zielone. Są tutaj jeziora i kanały, jest wspaniała sieć ścieżek rowerowych i, i naprawdę bardzo dużo rowerzystów. Niemcy dbają o środowisko i segregują śmieci, chyba jak żaden inny naród. Um, I to jest dla mnie. Po prostu miód na serce. Bardzo to doceniam, bo ja sama też staram się mniej konsumować, unikam plastiku. Chociaż moje osiedle jest dosyć nudne, nie ma tutaj ani fajnych barów, ani restauracji, ale jakoś po mieszkaniu w Barcelonie wcale mi tego nie brakuje. Specjalnie zostawiłam na koniec dwa polskie miasta, w których mieszkałam, bo dzisiejszy odcinek miał być o polskich miastach. A tu mi taki długi wstęp trochę wyszedł, gaduła ze mnie. Przez kilka lat mieszkałam w Krakowie. Kiedy jesteś młodym i zwykle głupim absolwentem liceum, to nie siadasz z kartką papieru i nie piszesz sobie plusów i minusów miast, w których. Są uniwersytety, tylko patrzysz na rankingi uczelni i ewentualnie myślisz o tym, gdzie są dobre imprezy. Ja zdecydowałam się na Kraków, bo wydawał mi się miastem artystów, w którym znajdę natchnienie, czyli inspirację, i napiszę książkę. Mhm? Tak. Nie powiem, przeżyłam. W nim trochę interesujących historii, które może nadawałyby się na książkę. Ale też nie raz, nie dwa spóźniłam się do szkoły na zajęcia, bo tramwaj mi uciekł albo autobus utknął w korku i nie mógł się ruszyć. Wiele razy też szukałam taniego mieszkania i na przykład potem okazało się, że mieszkałam w jakiejś totalnej ruinie. Jeśli chcesz przeprowadzić się do Polski i nie możesz zbyt długo usiedzieć w domu, bo nie jesteś domatorem, ale raczej po wsi nogą, to Kraków może być dla ciebie dobrym miastem. Oferuje wiele wydarzeń kulturalnych, ma bardzo dużo fajnych restauracji, barów, klubów, kawiarni. Jest w nim też sporo międzynarodowych firm. Więc masz szansę na znalezienie pracy. No i jeśli jesteś aktywny, aktywna, albo po prostu lubisz oscypki, to z Krakowa jest blisko w górę. To dla niektórych może być karta przetargowa czyli taki czynnik, faktor decydujący. Jeśli jednak masz problemy ze zdrowiem, a nie daj Boże, problemy z oddychaniem, astmę lub alergię? Unikaj Krakowa. Nie, nie jedź tam. Kraków jest zabudowany dookoła. To znaczy na przedmieściach jest wiele y, betonu, wiele wysokich bloków, więc nie ma przepływu powietrza. Zimą, kiedy mieszkańcy domów jednorodzinnych palą w piecu, dym z ich kominów w połączeniu ze spalinami e, samochodów, duszą mieszkańców. Ten smog jest nie do zniesienia. Normy zanieczyszczenia powietrza w Krakowie są absurdalnie wysokie jedne z najgorszych w Europie, więc jeśli jesteś tylko turystą, jedź do Krakowa wiosną lub latem. Przez rok mieszkałam też w Warszawie. Kiedy przyjechałam tam późną zimą, powiem Wam szczerze, że chciało mi się płakać. Szare bloki, gołe drzewa, smutni, pędzący, zapracowani ludzie z nosami na kwintę. Przyjechałam do Warszawy z radosnej i tętniącej życiem Barcelony i zobaczyłam po prostu wizualizację depresji. Jednak na szczęście dość szybko przyszła wiosna i wszystko się zmieniło. Moje mieszkanie było tuż przy parku Skaryszewskim. Jeśli nie znasz dobrze Warszawy, to jest taki duży park blisko stadionu narodowego. Są w nim stawy i trawniki, i ścieżki rowerowe, i ścieżki na długie spacery. W Warszawie jest też dość dobry, albo może nawet bardzo dobry system rowerów miejskich, więc do pracy na Starówkę, czyli na stare miasto, jeździłam rowerem. Moja trasa do pracy była nad Wisłą, więc miałam naprawdę fajny widok. To była dla mnie też ogromna ulga po kilku tygodniach dojeżdżania zatłoczonym tramwajem. Ludzie mówią, że system komunikacji miejskiej w Warszawie jest jednym z najnowocześniejszych w Europie i być może tak jest. Ale nie wiem, czy wiesz, że w Warszawie 70% ludzi, 70% mieszkańców codziennie korzysta z tramwajów, autobusów i metra. To bardzo dużo. I to sprawia, że wszystkie te środki transportu są. Bardzo, ale to bardzo zatłoczone. Jazda rowerem z drugiej strony to zupełnie inne doświadczenie. Warszawa jest według mnie dużo bardziej zielona niż Kraków. Mieszka w niej też więcej obcokrajowców. Um, Polacy są tam bardziej otwarci, bardziej tolerancyjni, częściej mówią po angielsku no i zarabiają więcej niż w innych częściach kraju. W Warszawie jest też dużo bardziej ekologicznie niż w Krakowie, chociaż też Warszawa walczy z zanieczyszczeniem powietrza w zimie. Nie jest perfekcyjnie. Rynek mieszkań w obu miastach nie jest przyjazny. Może się okazać, że po zapłaceniu czynszu w Warszawie czy w Krakowie z pensji w korporacji zostanie Ci tylko na waciki. Czy miałeś lub miałaś kiedyś szansę być w Trójmieście? Szybko przypomnę tylko, że Trójmiasto to trzy polskie miasta. Gdańsk, Gdynia i Sopot, które są tak blisko siebie, że tworzą aglomerację. Leżą nad morzem, co jak dla mnie jest ich wielką zaletą. Gdańsk należał kiedyś do Niemiec i urodzili się w nim tacy ludzie jak na przykład... Artur Schopenhauer czy Gabriel Fahrenheit. Tak? Ten od dziwnego amerykańskiego systemu mierzenia temperatury. Swoją drogą. Czy jakiś Amerykanin może mi wyjaśnić, dlaczego Ameryka upiera się przy takim niepraktycznym systemie mierzenia dystansów w milach, mierzenia objętości w uncjach, mierzenia wagi w funtach? I temperatury w Fahrenheitach. Jak dla mnie, to nie ma sensu. Okej, okay, nieważne. Gdynia. Gdynia to miasto zbudowane przez komunistów jako taka kontra dla burżuazyjnego Gdańska. To właśnie w Stoczni Gdańskiej powstała sławna Polska Solidarność. A Sopot? Dla Polaków Sopot to jest um, wakacyjne miejsce, na którym, w którym odbywa się festiwal, koncerty, ale Sopot to też najlepsze miasto w Polsce, przynajmniej według rankingu magazynu Polityka i Akademii Górniczo-Hutniczej z 2019 roku. Co według tego raportu świadczy o tym, że miasto jest najlepsze lub najgorsze do życia? Według socjologów, którzy przeprowadzili te badania, najważniejszych jest 10 materialnych i niematerialnych kategorii. I są to: edukacja, czas wolny, mieszkania, samorząd, praca, środowisko, społeczność. Bezpieczeństwo, zdrowie i komunikacja. Pamiętajcie, że po polsku komunikacja to transport. Sopot wygrał w większości z nich, ale co ciekawe, był też na ostatnim miejscu w kategorii bezpieczeństwo spośród wszystkich miast. Nie będę mówić o wszystkich wynikach tego raportu, bo po prostu dodam link do niego. W opisie odcinka i sami sobie zobaczycie, ale jeśli szukasz pracy w Polsce, to jedź do Warszawy, Katowic lub do Poznania. A jeśli planujesz edukację w Polsce, to najlepiej pojedź do Krakowa, Sopotu lub Wrocławia. W Sopocie także zawsze znajdziesz nowy sposób spędzania wolnego czasu, najlepszą społeczność w Polsce. I będziesz oddychać najlepszym powietrzem. Przed nagraniem tego odcinka zapytałam Was na Instagramie, jakie jest Wasze ulubione polskie miasto. Pięć osób powiedziało, że Warszawa. Z powodu zapachów w czerwcu, ładnych wieżowców, parków, bulwarów i świeckości. Świeckość oznacza że to miasto nie jest za bardzo religijne. Cztery osoby powiedziały, że to Wrocław. Z powodu architektury, atmosfery i krasnali, czyli tych małych metalowych ludzików, które możecie znaleźć w całym Wrocławiu. Dodam link do krasnali też w opisie odcinka, bo to jest naprawdę super, super element miasta. Trzy osoby. Zagłosowały na Kraków z powodu rynku, starego miasta i historii. Oprócz tego pojawiło się też kilka innych miast, na przykład Zakopane, Szczecin, Kazimierz Dolny z powodu atmosfery, Gliwice, Gdańsk, ponieważ jest blisko morza, ma plaże i piękną architekturę. A i tutaj znowu mam dla Was ciekawostkę. Czy wiecie, że 90% Gdańska zostało zniszczone w czasie wojny, i to, co teraz widzicie na Starym Mieście w Gdańsku, to są tylko rekonstrukcje. Następnymi miastami, o których pisaliście, są Karpacz z powodu gór, Sopot z powodu morza, Toruń z powodu architektury, uroczych uliczek i pierników. Świnoujście, także z powodu morza oraz Olsztyn. Jak mówiłam na początku odcinka, ludzie na całym świecie masowo przeprowadzają się do miast. Z tego powodu władze stają przed wieloma wyzwaniami społeczeństwa się starzeją i brakuje infrastruktury dla osób starszych. Przedmieścia miast się rozrastają, to znaczy rosną, ale nie mieszka w nich aż tak wiele ludzi, więc transport na obrzeża kosztuje miasto dużo pieniędzy i raczej się nie opłaca. Powstają osiedla tak zwanych wyrzutków społecznych, czyli ludzi biednych, bezrobotnych oraz z drugiej strony. Osiedla bogaczy. Musisz wiedzieć, że jak dotąd polskie społeczeństwo było bardzo homogeniczne. To znaczy, że nie było u nas takiego jasnego podziału na klasy. Oczywiście niektórzy ludzie są bogaci, a inni są biedni, ale nikt nie mówi o klasach po polsku. Dopóki nie nauczyłam się mówić po angielsku, nawet nie wiedziałam, co znaczą pojęcia klasa pracująca i klasa średnia. To się niestety zmienia. Polaryzacja w mieście staje się też poważnym problemem. Przy takiej ilości osób w miastach również cierpi środowisko. Nowe, betonowe osiedla blokują przepływ powietrza. Oraz zabierają mieszkańcom tereny zielone. Na szczęście powstaje też wiele mądrych inicjatyw, które mają na celu pomóc mieszkańcom miast. Do moich ulubionych rozwiązań oczywiście należy sieć rowerów miejskich, które na szczęście stają się coraz bardziej modne. Poza tym wiele miast ma inteligentną komunikację publiczną. W takim inteligentnym mieście Autobusy mogą jeździć prawym, takim specjalnym pasem, a system czujników, czyli sensorów, mierzy natężenie ruchu. Jak dużo jest samochodów na drogach. Jeśli jest bardzo dużo, firma transportowa może wypuścić kolejne autobusy na trasę. Tablice wyświetlające czas przyjazdu następnego tramwaju czy pociągu również należą do idei inteligentnego miasta. Chociaż do tego już się przecież przyzwyczailiśmy. Coraz częściej mieszkańcy różnych miast mogą korzystać z różnych aplikacji. Jest taka jedna aplikacja, która nazywa się Community Based Parking i została stworzona przez firmę Bosch. Pomaga ona kierowcom znaleźć wolne miejsce do parkowania i dzięki temu oni nie krążą przez godzinę, czy dwie godziny, czy nawet 15 minut po ulicach, ale od razu jadą um, w wolne miejsce. Brzmi świetnie, nie? System kamer w mieście jest według mnie także niezbędny um, w takim mądrym mieście. Dzięki niemu służby od razu wiedzą, gdzie wydarzył się wypadek e, lub gdzie jest niebezpiecznie. E, z dobrym systemem kamer policja na pewno szybko znajdzie przestępcę. Tutaj oczywiście możemy usłyszeć głosy przeciwników takiej kontroli e, miasta, kontroli mieszkańców przez władzę. I oczywiście nikt nie chce mieszkać kontrolowany przez wielkiego brata. Ale w Europie myślę, że to jest naprawdę dobre rozwiązanie. Zresztą ja nic złego nie robię, więc proszę bardzo, proszę mnie filmować. Mieszkańcy niektórych miast, na przykład Kopenhagi, które jest um, najbardziej nowoczesnym um, Mądrym miastem w Europie mogą też zainstalować w swoich telefonach aplikację, która zamienia je w takie czujniki, czyli sensory stanu powietrza, temperatury i innych parametrów. Dzięki temu te dane są bardziej dokładne, bardziej adekwatne. I w wielu miastach, także w Polsce, mieszkańcy mają um, aplikacje, przez które mogą zgłaszać um, Przestępstwa, akty wandalizmu i nawet czasami przepełnione śmietniki. Mogą też zgłaszać swoje pomysły na zmiany w mieście. Na przykład, Warszawa ma specjalny budżet na pomysły mieszkańców. I ci mieszkańcy zazwyczaj głosują na nowe e, place zabaw dla dzieci, ścieżki rowerowe, parki i skwery. Siłownie na otwartym powietrzu. Myślę, że to, jest, myślę, że to są fajne pomysły. Um, kolejna rzecz. System segregacji i utylizacji śmieci też jest według mnie niezwykle ważny w inteligentnym mieście. I w miastach, i generalnie w miastach, które rosną. Um, w koreańskim futurystycznym mieście Songdo. Ma istnieć podobno podziemny system zbierania odpadów. To znaczy, że na ulicach, na powierzchni w ogóle nie będzie kontenerów i samochodów, które zbierają śmieci. Wszystko będzie od razu pod ziemią. A propos futurystycznych miast, bo mogę Wam powiedzieć, że ten temat naprawdę bardzo mnie kręci, bardzo mnie interesuje. Jak pewnie wiesz, ani Nowy Jork, ani Londyn nie są dużymi miastami w porównaniu do niektórych miast, na przykład w Azji. Chiny, Indie, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malezja, a nawet mój biedny Egipt budują miasta przyszłości od zera, od niczego. W tych miastach um, zminimalizowana będzie Emisja dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych więc nie będzie smogu. Po ulicach będą jeździć tylko samochody elektryczne, a w przyszłości też samochody napędzane na wodór. E, taksówki będą bezzałogowe nie będzie w nich kierowcy. Będzie tam wiele terenów zielonych dla spokoju ducha i psychiki mieszkańców, tak sobie to wyobrażam. Mieszkańcy będą mogli brać czynny udział w rozwoju miasta, i wszystko będzie zarządzane aplikacjami. Brzmi jak bajka? Być może. Z jednej strony. Trochę mnie to przeraża, jak wszystko związane z przyszłością, robotami, sztuczną inteligencją itd., bo czuję, że takie miasta nie będą miały tego klimatu, tej atmosfery Krakowa, Gdańska, Pragi, Budapesztu itd. Ale z drugiej strony też fascynuje mnie to, bo chciałabym odwiedzić takie miasto i przekonać się, czy rzeczywiście realizuje Pomysły urbanistów. Oczywiście jestem też bardzo ciekawa Twojej opinii. Jakie są Twoje priorytety, jeśli chodzi o miasta? Jakie powinno być według Ciebie nowoczesne miasto, w którym będziesz się czuć po prostu dobrze? Co myślisz o miastach przyszłości i jakie jest Twoje ulubione polskie miasto? Napisz do mnie o tym na paulina.maupa.polskydaily.eu. Jeśli chcesz, możesz też nagrać e, wiadomość głosową i mi ją wysłać. To może być też po prostu pytanie do mnie. Możesz do tego użyć na przykład aplikacji VoiceThread albo jakiejkolwiek innej aplikacji do nagrywania głosu, a wtedy ja dołączę Twoją wiadomość do następnego odcinka. To nie jest mój oryginalny pomysł. Ukradłam ten pomysł z, z easy German, czyli podcastu do nauki języka niemieckiego, który bardzo lubię. Więc zobaczymy. Może jesteście odważni i chcecie zabrać głos w podcaście? Jestem na to jak najbardziej otwarta. A teraz mam jeszcze kilka ciekawych fraz, których użyłam w tym odcinku. Co znaczy, Raz na ruski rok. Oczywiście to znaczy bardzo, bardzo rzadko. Druga fraza: przymknąć na coś oko. To znaczy udawać, że się czegoś nie widzi. Miód na serce coś bardzo, bardzo przyjemnego. Chodzić z nosem na kwintę. Chodzić z nosem na kwintę to znaczy być marudnym, być nie w humorze, mieć muchy w nosie. Komuś zostało pieniędzy tylko na waciki. Waciki to inaczej cotton pads i to znaczy, że ktoś po prostu ma mało pieniędzy. Nie móc usiedzieć w domu. Osoby bardzo towarzyskie nie mogą usiedzieć w domu ciągle chcą chodzić do barów, restauracji i tak No dobra. To już koniec i bomba. Kto nie słuchał ten tromba. Do usłyszenia.